się ładnie złożyło, by chefnął, by jeszcze jeździł. Super gotem. No. Dobra, i tutaj jest jakaś zaporka, więc jakoś to może owiniemy i jakoś się do domu dojedzie. No najgorzej muszę myjką szurnąć, tu gdzieś są numery jakieś, bo żeby to zamówić części, jest dużo rodzajów tych zwrotnic. Więc żeby odpowiednio zamówić, to muszę, muszę to umyć i muszę jakoś zjechać do domu. Tato mówi, że jakoś za przedni tuż, żeby zaczepić. No ale to nie jest takie łatwe, żeby zaczepić drugi ciągnik, unieść go i ten, bo przecież trzeba jakoś skręcać, nie? I wiesz, to czy... Nie, to... Spróbujemy tak, nie wyjdzie, to będziemy... Nie, no powolutku jakoś może dojadę, tylko trzeba tutaj dobrze związać wszystkim tym, czym mamy i już. Coś takiego mi wyszło. Nie wiem, próbujemy. Do domu niedaleko, powolutku może dojedziemy. Dobra. Próbujemy powolutku. Skręca. Bieżności nie będzie, ale kurde, najgorzej, że tu jest bruzda. Bieżności nie będzie, ale deszcz pada, więc... A, no to pojadę po polu powolutku, tak. Lepiej po polu jechać, bo tu jest... żeby wyjechać na tą drogę, to tu jest głęboki... Dobra. Łagodnie i zaraz... Zaraz się dowiemy, czy dojadę spokojnie, czy nie. Dojechałem do szosy, ale zaczęło mocno latać to koło na wertepach. Muszę coś tam jeszcze poprawić. Dobra, jestem już w domu. Udało się dojechać 3 na godzinę, a tak się udało. Wolutku, mówię, żeby się nie rozwaliło. Już po szosie to już jechał elegancko. Nic się nie rozwaliło. Uściskałem już takim sznurkiem, ścisnąłem i się dojechało. Tylko teraz trzeba będzie, teraz umyję i zobaczę, czy da się... Czy da się odczytać jakieś numery tutaj? Czy będą jakieś numery widoczne? I może się jutro gdzieś uda kupić to.